Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej. Przed nami mecz 26. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Arka w piątek o 20.30 podejmuje Chrobrego Głogów. Są z nami trener Wojciech Łobodziński. Witam, trenerze. Dzień dobry. Oraz w imieniu zespołu Sebastian Milewski. Witam. Witam. Świąteczna kolejka przyniosła komplet punktów. Arka wygrała z Miedzią na wyjeździe. Także nasz piątkowy rywal ma na koncie ostatnio dwie wygrane z drużynami z czołówki i zapewne szykuje się wymagający mecz dla naszej drużyny. Tym bardziej zachęcamy kibiców do zakupu biletów, do przyjścia na trybuny w piątek i wsparcia żółto-niebieskich. Wiemy, że ta sytuacja, czyli miejsce w pierwszej dwójce tabeli, no, daje nadzieję, że do końca będziemy tutaj oczekiwać i walczyć o ten upragniony awans. Tym bardziej zapraszamy kibiców. W tej chwili sprzedaż jest online, w dniu meczu, tak jak zawsze, otwarte kasy, ale zachęcamy do wcześniejszego zakupu, aby uniknąć kolejek. I w takim razie przechodzimy do najbliższego spotkania. Bardzo proszę o pytania do trenera oraz Sebastiana. Witam, trenerze. Jarek Woliński, magazyn Pomorski. Trenerze, przede wszystkim gratulacje za wygrany mecz. I mam takie pytanie, wiadomo, zwycięzców się nie sądzi. Graliście dobry mecz, ale czy w takich drugoplanowych sprawach nie żałuje pan niewykorzystanych sytuacji przez Karola? Można było wygrać więcej, bo czasami ten stosunek bramkowy może jednak być potrzebny. Znaczy, nie patrzę z perspektywy bramek strzelonych na koniec sezonu, tylko bardziej od tego, jak mecz przebiegał, bo mogliśmy mieć problemy przez to, że nie strzeliliśmy tych wcześniejszych sytuacji, bo nie tylko Karol, ale Sidibe też miał sytuację bramkową i na pewno ten spokój w końcówce byłby większy, a tak Miedź miała chyba jedyną sytuację w tym meczu przy 1-0 naszym prowadzeniu, więc na pewno wprowadziło to lekką nerwowość, bo zawsze przeciwnik sobie może stworzyć jakąś sytuację i tak było. Także na przyszłość wiadomo, że pracujemy też nad tym, na treningu, nad tą finalizacją. Karol wiele bramek strzela, no ale może robić tego więcej, więc tak, no spokój był nam w tym meczu potrzebny, ale ostatecznie wygraliśmy. 6 punktów przewagi nad strefą barażową. Czy dla pana to już jest duża przewaga, czy jeszcze trzeba być cały czas czujnym? Żadna przewaga jeszcze na tę chwilę. Jak będziemy mieli 12, to wtedy nie. Nie patrzę tak. Za dużo grania jeszcze przed nami, żeby tutaj jakieś wnioski wyciągać. Oczywiście jesteśmy w niezłej, stabilnej formie. Nie przegrywamy. Też apeluję do piłkarzy o to, żeby jak jakiś remis się nam przytrafi, czy już przytrafiły się remisy, żeby się nie załamywać, bo to dalej punktujemy. Więc dopóki będziemy punktować, nie będziemy przegrywać, to będzie okej. Okay. Przed nami mecz z Chrobrym Głogów. Teoretycznie drużyna słabsza, ale w ostatnich 4 meczach zdobyła 10 punktów i to jest niewygodny przeciwnik dla Arki. Obawia się pan Chrobrego? To jest w ogóle dobry zespół. Nie uważam, żeby Chrobry był słabym zespołem. To jest zespół z planem, zespół dobrze biegający, zespół z niezłymi piłkarzami, więc zresztą no mamy rachunki do wyrównania z pierwszej rundy. Bardzo byśmy chcieli się zrewanżować, ale to będzie bardzo trudny mecz. To nie jest zespół, który tylko broni. To jest zespół, który ma swoje atuty ofensywne, więc wysokie warunki na pewno nam postawią. Andrzej Ciesiewski, Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, nawiązując tutaj do tego pytania, 10 punktów w 4 meczach, w tym 2 mecze z drużynami, które biją się o ekstraklasę. To zasługuje na uwagę. Natomiast ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę, czy dla pana jest to też pewien element, nad którym pracujecie, że oni w tym meczu z Wisłą oddali 10 celnych strzałów. Oddają te strzały praktycznie z różnych pozycji. Tak, tak. Myślę, że to tak jak mówię, no Wisła nie do końca zdominowała ten mecz. Były oczywiście jakieś tam elementy, momenty meczu, gdzie nisko bronili, ale tak naprawdę byli konkretni, bardzo dużo uderzają, bardzo dużo dośrodkowują, mają ku temu zawodników, więc no tak, tak. Wydaje mi się, że ta nasza gra w obronie jest na dobrym poziomie ostatnio, czyli nieźle bronimy pola karnego, dobrze blokujemy, gramy ofiarnie, ale no w tym meczu podwójnie musimy być skoncentrowani, bo wiemy, jakie atuty ma Chrobry. I mam pytanie do Sebastiana, bo ta druga linia Chrobrego to jest taka dość kluczowa, bym powiedział, ale też
grająca nie tylko, że tak powiem, w miarę drużynowo, ale także dość mocno fizycznie. Obrona, wiadomo, no wiemy kto, zawodnik, który na pograniczu faulu, ale ta druga linia to jest taka kluczowa dla Chrobrego, czyli nastawiacie się też na taki fizyczny pojedynek bardziej. Na pewno musimy się na to nastawiać, bo w każdym meczu, gdzie graliśmy z Chrobrym, te mecze wyglądały pod względem właśnie fizyczności na wysokim poziomie, także to na pewno będzie też ważny aspekt podczas tego meczu, także na to też będziemy gotowi. A jeśli chodzi właśnie o tą linię ofensywną, to na pewno oni mają fajnych zawodników, dosyć wysokie umiejętności indywidualne, także w obronie też będziemy musieli być mocno skupieni na tym, żeby nam nie zagrozili. Panie trenerze, nadmiar, czasami trenerzy mówią, mam tylu zawodników do grania, że ten nadmiar jest pewnym komfortem, ale tak sobie myślę, że dla pana teraz w Arce wchodzimy w taki etap, że ten komfort może też być pewnym problemem. Czy pan się, tak powiem, z tym też, tak powiem, zgodzi? Bo wchodzi CDB, musi pan jakby te minuty podzielić na innych zawodników. Czy to jest coś, co dla pana jednak stanowi problem, czy jednak... Znaczy, czy maruzą? No, maruzą, no. Ci sobie grają zawsze do maruzić, no. To tak działa w piłce. No. Ja staram się z nimi rozmawiać przede wszystkim. Jeżeli już mają być na kogoś źli, to nie będą na mnie. Ale to jest taka fajna sportowa złość, nie mam z tym problemu. To są moje wybory. Ja często im powtarzam, że zresztą przed meczem im powtarzałem, że pierwszy raz miałem taką sytuację przed tym meczem, że każdy z nich, każdy, który siedział na ławce, w teorii mógłby grać w tym meczu, więc... Mamy 20 ludzi i każdy by chciał grać. Ja wiem, że to jest tak slogan trochę, ale rzeczywiście tak było. Ja do ostatniego dnia zresztą pierwszy raz nie trenowaliśmy tak stałych fragmentów jak zawsze, tylko dużo się wymienialiśmy, bo potrzebowałem więcej czasu na to, żeby podjąć decyzję, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę. No to jest problem taki bardziej mentalu, żeby trzymać drużynę w ryzach troszeczkę. Kiedyś miałem takiego trenera w Wiśle jak Roberta Maskanta, kiedyś już mówiłem o tym, który trochę mnie tego nauczył, bo on bardzo dużą rolę i wagę poświęcał rezerwowym i aż to było czasami nudne, ale zawsze mówił, że ci co grają to sobie poradzą, ale jak będę potrzebował tego 20 za 2 miesiące, to on mi będzie jeszcze bardziej potrzebny, dlatego no może na kawę się z nimi nie umawiam, ale staram się trzymać tą relację. Trenerze, Miedź grała dosyć ostro. Jak wygląda stan zdrowotny drużyny? Są jakieś problemy? No poobijani trochę jesteśmy, jak to po takim meczu, szczególnie nas trochę pogoda zaskoczyła, znaczy zaskoczyła, no widzieliśmy, szykowaliśmy się na tę pogodę, ale organizmy, pogoda jedna, organizm drugie, dlatego trochę tam chłopaków skurcze w końcówce łapały, bo było 25 stopni w trakcie meczu, przynajmniej w pierwszej połowie, więc no wiadomo, nasz klimat dzisiaj chyba ze 3 są, więc... No z tym organizmem musiał się szybko przestawić, ale chwała chłopakom, bo ogarnęli to. Także no jesteśmy poobijani, ale w większości gotowi do gry. Sebastian, do ciebie pytanie. Teraz będziecie mieli w najbliższych kolejkach, nie licząc Motoru Lublin, teoretycznie łatwiejszych przeciwników, zaznaczam, teoretycznie. Czy to dla was jest jakiś komfort? Nie, myślę, że w tym momencie sezonu żadnego komfortu tutaj już z naszej strony być nie powinno, bo każdy mecz będzie istotny, będzie ta gra bezpośredni awans, no zbliża się ku końcowi i musimy być skoncentrowani, skupieni na każdym najbliższym meczu, także komfortu na pewno nie będzie, a my po prostu musimy robić swoje, tak jak do tej pory. I to, że trenowaliście na Murawie i jak stan, bo na ostatnim meczu nie najlepszy. Nie trenowaliśmy na głównej płycie, też oczywiście z naszego wyboru mieliśmy taką możliwość, ale chcemy pooszczędzać trochę, bo jest coraz lepsza, więc już tak sobie spaceruję co rano tam i no nie będzie to Murawa jak w Legnicy, zresztą chyba najlepsza w Polsce w tej chwili na Miedzi jest, ale jest dobrze i fajnie tutaj chłopaki pracują. Taką niść porozumienia złapaliśmy tutaj, spotykamy się cyklicznie co tydzień z chłopakami, co odpowiadają za boisko i no fajnie, że taki układ się stworzył, bo widać, że to boisko jest coraz lepsze i zresztą możecie się przejść zobaczyć
wydaje mi się, że do meczu powinno być niezłe. Dużo lepsze na pewno niż w ostatnim. No właśnie pytam się o to boisko, bo wydaje mi się, że w takim meczu z Głogowem to wydaje mi się raczej Arka będzie prowadziła grę, no, żeby prowadzić tą grę w taki sposób, jak sobie wymarzycie, no to to boisko jednak jest pewnym elementem. No tak, nawet samo budowanie akcji od bramki, to już mecz w Legnicy pokazał, że mieliśmy tą swobodę. To największy problem z tym miał Paweł u siebie w meczu, że on jednak bał się ryzykować, a w Legnicy już trochę więcej tego robiliśmy, więc tak, chcemy grać w piłkę, a żeby grać w piłkę trzeba grać na dobrym boisku, także no jest coraz lepiej, a myślę, że to pogoda się poprawi za 2-3 tygodnie, to już powinno być bardzo dobrze. Jacek Łupczyński, Trójmiasto, do trenera. Już to pytanie gdzieś tam się przewinęło, ale chciałem jeszcze docisnąć i dopytać. Sidibe za Adamczyka, to był pomysł na mieć, czy pomysł na dłużej? Na mieć. Pomysł na mieć to był. Chcieliśmy presować 4-4-2. Chcieliśmy być agresywniejsi w pressingu środkowych obrońców. Znaczy, to się sprawdziło w 100%, bo odcięliśmy totalnie granie bezpośrednie środkowych obrońców do skrzydłowych miedzi. Nie mieli żadnych atutów, jeżeli chodzi o to. Łapaliśmy ich wysoko, także to się udało w 100% zrobić. No, na razie nie będę zdradzał, jak zagramy z Chrobrem, ale inaczej na pewno. No bo przede wszystkim Chrobry gra innym ustawieniem, gramy u siebie, więc to będzie zupełnie inny mecz. I też w nawiązaniu do tego cytatu z Maskanta, którego trener użył, czy dla trenera tym 22. przysłowiowym zawodnikiem może być Navarro, którego zakontraktowaliście, czy trener go odbuduje i kiedy i na jaki mecz? Tak, pierwsze wrażenie jest takie, że facet jest w formie i naprawdę badania przeprowadzone, testy, czy nawet sama tkanka tłuszczowa, waga jest na poziomie bardzo profesjonalnym. Normalnie z nami trenuje 100%, jest w treningu, więc no, liczyliśmy się z tym, że będzie uzupełnieniem na dalszą część rundy, a no będzie, wydaje mi się, że może to szybciej się stać. Jest to bardzo doświadczony zawodnik, więc wygląda nieźle, więc to tak jest jakieś zaskoczenie. I też jeszcze w nawiązaniu do niego, no bo Hiszpan, no to wyobrażamy sobie technikę, trochę inne jakby walory niż tych prawych obrońców, których mamy dotychczas w Arce. Czy gdy trener uzna, że on już jest gotowy do gry, ten system gry Arki będzie jeszcze bardziej płynno ofensywny, czy raczej on będzie musiał się do tych rygorów defensywnych? A nie, to że Hiszpan to nie znaczy, że on jest obrońcą, on dobrze broni. To też nie jest tak, że on jest jakimś wirtuozem. Oczywiście oni naturalnie mają te umiejętności, tą swobodę gry, ale to jest twardo, solidnie grający obrońca, który może grać w trójce z tyłu w środku obrony czy na boku obrony, także wydaje mi się, że tutaj szukaliśmy rywalizacji tej solidności, a nie wirtuoza do gry w obronie, bo wirtuozów do gry w obronie to nie potrzebujemy. I moje ostatnie pytanie do obu panów, żeby tak też to wybrzmiało, bo trener użył tego słowa, mamy rachunki do wyrównania, pamiętamy ten mecz z Chrobrem i u nas w Gdyni na jesieni 3-4 i ten wyjazd do Głogowa, gdzie tylko wynik się nie zgadzał, a tak to wszystko się zgadzało. I tak, żeby i trener, i Sebastian powiedzieli, jak te rachunki zamierzają wyrównywać. Dziękuję bardzo. Tłumacz. Nie, na pewno pamiętam ten ostatni mecz. No, złość była na pewno duża po tamtym spotkaniu, także z tyłu głowy na pewno to będziemy mieli, ale na ten mecz wyjdziemy pewni siebie, zmobilizowani i będziemy chcieli grać przede wszystkim swoją piłkę, jak będziemy to grali, to co chcemy, spełniali te założenia, które trener nam przedstawia, to powinno być ok, a jak dołożymy do tego trochę lepszą skuteczność, to po meczu mam nadzieję, że będziemy wszyscy zadowoleni. Wszystko powiedziałem. Że jeszcze tak na koniec dopytam o Navarro, bo powiem szczerze, że CV tego zawodnika, jak się przeczyta, to no, trudno znaleźć zawodnika w ekstraklasie z takim CV. Kilkadziesiąt meczy w hiszpańskiej ekstraklasie, no to naprawdę w ekstraklasie ci Hiszpanie, którzy grają, mają zdecydowanie gorsze CV. Ja właśnie chciałem się dopytać, czy ten wybór zawodnika był przypadkowy, czy to jednak pan był
że tak powiem, gdzieś ukierunkowane, bo wiedział, że pan chce tego zawodnika i faktycznie, tutaj pan już to powiedział troszeczkę, to jest zawodnik, który może, nie wiem, za 2-3 tygodnie po prostu wejść do gry i po prostu te 90, no powiedzmy 80 minut grać w zespole. Ja też mam CV niezłe. Tak. CV nie gra. No trzeba pamiętać, w jakim momencie kariery on jest. Też nie będziemy się oszukiwać, że on nas zbawi, bo tak nie będzie. Powiem tak, że szukaliśmy bardzo mocno, szczególnie no ja się mocno rozglądałem za rywalizacją na boku obrony. No, w pierwszej fazie szukaliśmy lewego obrońcy, ale na rynku nie było, bardzo mało lewonożnych zawodników jest, żeby do współpracy, do rywalizacji z Gojem, ale Przemo ma też 7 kartek. Kasjan ostatnio wchodzi na ofensywne pozycje, więc tutaj będziemy raczej szukać dla niego miejsca. No więc zaraz Przemek może wypaść i może mieć problem na boku obrony, więc tu nam bardzo, bardzo zależało nad tym transferem. Mieliśmy 2-3 opcje. On się wydawał po pierwsze najlepiej przygotowany. W tamtym sezonie grał. Co prawda na drugim poziomie w Stanach, ale to jednak niezły poziom. No i też po rozmowie widać, że to jest inteligentny facet, taki też życiowo ogarnięty. Szybko się zjawił tutaj, kilka dni już jest z rodziną, także jest tylko ukierunkowany na pracę, więc to na tej chwili jest ok. A te centymetry to też miały jakąś rolę przy wyborze? No bo jednak boczny obrońca no, dość z centymetrami. No myślę, że profile były różne tych obrońców. Tutaj miało znaczenie to, co mówiłem wcześniej. A oprócz tego te stałe fragmenty gry myślę, że też mają znaczenie, chociaż my tą prawą stroną trochę inaczej gramy, więc ta solidność, na tej solidności gry defensywnej nam bardziej zależało niż na jakichś ofensywnych atutach. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, tak, jeszcze pan Rafał. Rafał Kopratek, proszę, dzień dobry. Trenerze i Sebastian, pytanie. Święta za nami, przed nami majówka. Czy już myślicie o tym, no bo mecze wchodzą w decydującą fazę, czy już myślicie o tym, co będzie się działo w przedostatniej kolejce? Bo zamieniacie się z Lechią na zmianę. Raz Arka, raz Lechia. Raz Arka, raz Lechia. Czy już gdzieś tam z głowy? Wyleci wam mecz derbowy? Nie. Byle nas trzecia drużyna nie dogoniła. Naprawdę. Ja wiem, że dla kibiców, dla dziennikarzy to jest jakiś taki smaczek. No tak, po świętach, a teraz majówka. Czy po majówce się tym zaczniecie tym tematem zajmować? No nie będziemy się zajmować, będziemy się sobą zajmować. Ja już to powtarzałem, fajnie było, jakby dwie drużyny z Trójmiasta awansowały, to by było derby w Ekstraklasie. Proszę sobie wyobrazić po tylu latach, co to będzie, więc ja bym szczerze mówiąc był za tym. Trzeba? Ja podobne odczucie mam, bo Nie jest istotne dla nas to, czy Lechia będzie wygrywała, czy generalnie ich wyniki, musimy być skupieni na sobie. A pojedynkiem z nim będziemy się martwić dopiero w tygodniu poprzedzającym ten mecz. Nie denerwuje was to, że raz oni na pierwszym miejscu, raz wy, jak się zamieniacie? Kompletnie nie, szczerze. Właśnie tak jak Tomek powiedział, bardziej jest ważne to, żebyśmy powiększali te przewagi nad trzecim miejscem i aby ten awans bezpośredni był coraz bliżej celu. Dziękuję. I jeszcze myślę ważna taka informacja okołosportowa. Jak zapewne Państwo wiecie, pojawiała się data 4 kwietnia jako termin realizacji umowy sprzedaży pakietu większościowego Arki. W związku z tym zapraszam na konferencję prasową w piątek na godzinę 10, gdzie będzie także właśnie ten temat przedstawiony. Podsumujemy to, co wydarzyło się 4 kwietnia. A jeszcze szczegóły prześlę Państwu w komunikacie oficjalnym, także bardzo proszę już dzisiaj sobie zarezerwować ten czas i także w piątek o godzinie 10 tutaj w sali konferencyjnej zapraszam. Dziękuję bardzo.